artyści mieszkający w Paryżu postanowiliśmy wydać płytę w hołdzie Maksymilianowi Kolbemu. I wszyscy artyści, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, zostali zaproszeni do Rzymu, do Watykanu, na spotkanie z Ojcem Świętym, na mszę poranną i spotkanie w bibliotece. No więc tam się odbyły dwa wydarzenia dla mnie porażające. Mianowicie ja czytałem lekturę, pierwszą lekturę. Kiedy zobaczyłem plecy Ojca Świętego, klęczącego i modlącego się w tej swojej, jak to się mówiło, prywatnej kaplicy, no to byłem pod wielkim wrażeniem. I kiedy przyszedł moment lektury, poszedłem w stronę tego pulpitu, obróciłem się i zrozumiałem, że nie powiem słowa, no po prostu nie powiem słowa. Nogi mi drżały, ręce mi drżały. Czułem, że nie mam żadnego głosu z siebie nie wydobędę. To takie sentymentalne, mało wartościowe wspomnienia. I wtedy chwyciłem się, na szczęście ten pulpit był z żelaza. Chwyciłem się tego pulpitu i tak się wbiłem w to żelastwo. I po kilku dobrych sekundach wykrztusiłem z siebie tę lekturę. A potem było jeszcze gorzej. Bo Ojciec Święty po mszy przyjął nas właśnie w bibliotece. No i myśmy, prawda, my artyści, wspaniali polscy artyści, chcieliśmy podzielić się z Ojcem Świętym naszą sztuką. No więc cóż artyści tacy jak ja czy Daniel Olbrychski mogli, czym mogli się podzielić? No, po prostu recytacją. Daniel powiedział pięknie fragmenty Beniowskiego, a ja się bardzo tak spiąłem i wyrecytowałem Uspokojenie Słowackiego. I nigdy tak źle nie recytowałem. Byłem tak pompatyczny jak nigdy. Często bywam pompatyczny. Z jakimś głosem załamującym się, z jakimś głosem histerycznym. Było to coś przerażającego. Mam najgorsze wspomnienia, no nie wiem, czy kiedykolwiek jako świadomy już artysta, czy tak źle recytowałem. Ojciec Święty słuchał uprzejmie, a potem tylko wspomniał o takim wspaniałym jego znajomym. Chyba był z nim w Teatrze Rapsodycznym, o profesoru Woźniku. Wydaje mi się, że nie mylę nazwiska. Jeżeli mylę, to proszę mi wybaczyć. Także była to dobra lekcja pokory. Jeszcze jedna lekcja pokory, którą Ojciec Święty Jan Paweł II, w każdym razie mnie, udzielił. Kiedyś delegacja filmowców polskich, można tak to sformułować, przyjechała do Watykanu, żeby pokazać Ojcu Świętemu film pod tytułem Prymas. Ja w tym filmie grałem rolę prymasa księdza kardynała Pyszyńskiego. I jak żartował arcybiskup Deskur w tej kaplicy, jedynej kaplicy na świecie, która została zamieniona w kino, tak? Bo taka jest prawda, Ojciec Święty obejrzał nasz film. Było to tak, że Ojciec Święty siedział z przodu w fotelu, a my z tyłu, tak każdy pod jakimś kątem, patrzył podczas tego filmu na reakcję Ojca Świętego, który oglądał film z ogromnym zainteresowaniem. I jak już się skończył film, tak w ciszy, napięciu, obserwujemy, prawda, jaka będzie reakcja, co powie. Tak poczekał, długo poczekał i powiedział: tak było. A później tak samo zareagował: tak było, takimi słowami, kiedy pokazał mu Mel Gibson film
o Chrystusie. Zostaliśmy przedstawieni Ojcu Świętemu. Nie pamiętam, czy to było przed, czy po, chyba po filmie, tak? Chyba po filmie przecież, kiedy wszedł, przywitał się chyba i od razu zaczęła się projekcja. Pojechałem tam z moją matką. Więc stajemy przed Ojcem Świętym. Ja mówię, Ojcze Święty, to jest moja matka. A pan z komedii francuskiej. To miło mi się zrobiło. Został dobrze poinformowany, prawda? Służby dobrze pracowały. I przedstawiam matkę. I to, co mnie uderzyło, i to jest ten cudowny rys tego niezwykłego człowieka, że mama uklękła przy Ojcu Świętym. Wokół nas stali ministrowie, dyrektorzy telewizji, pan Kwiatkowski, prawda? No w ogóle to jest arcybiskupi, prawda? A mama sobie po prostu odbyła krótką rozmowę z Ojcem Świętym. Tak bardzo blisko, także nie wszystko słyszałem. Myśmy tak stali wszyscy dookoła. Tylko tam słyszę, a Ojcze Święty, z nim to zawsze był kłopot i ten kuroń tam potem go wziął tam w swoje tam obroty i tutaj i tak się martwiłam, no ale wyszedł na ludzi. I tak, taki był ton tej rozmowy mojej matki z Ojcem Świętym i to było niezwykłe. Ja nie wiem, czy można mówić o tym, że w jego... Mówi się o Ojcu Świętym, że miał to, co się nazywa charyzmę, prawda? Że miał ten sposób sposób kontaktu z ludźmi, który był szczególny. Niektórzy mówią, że ach, to były aktor i tak. Ja nie jestem pewien, czy to jest jakieś moim zdaniem uproszczenie, próba sformułowania czegoś, jakiejś takiej recepty albo wytłumaczenia. Ja nie przypuszczam. On był z Panem Bogiem, on był... Duch to dał mu to. A nie tam 2 lata w teatrze rapsodycznym. Co to? Aktor. Mam co do tego już sceptyczny stosunek. Po prostu Jan Paweł II miał piękne słowo. On po prostu pięknie mówił. Przecież zdarza się księżom, i to na bardzo wysokich stanowiskach, że się tak wyrażę, jeśli to słowo można użyć, ale tak, można, dlaczego nie? Że po prostu mają wady dykcyjne, no. Po prostu, zwyczajnie. Że myśl jest dla nich tak istotna, że zapominają o formie. Na pewno nigdy nie zapominał o formie Jan Paweł II. On umiał na przykład kreszczendować, jeżeli można użyć tego słowa, pewnie. Tego czasownika pochodzącego od słowa crescendo, czyli stopniowanie. Umiał to. On wiedział, co to jest pauza. On doskonale wiedział, kiedy będą oklaski już po jakimś czasie sprawowania swojej misji. On miał również niezwykłe spojrzenie. Kiedyś rozmawiałem z klerykiem modzelewskim, Krystianem, na temat aktor-ksiądz, prawda? I rozmawialiśmy bardzo długo, trudno mi powtórzyć te rozmowy, nie miałoby to najmniejszego sensu, ale jedną z tez, jeden z wniosków, jedną z myśli, którymi się podzieliłem z klerykiem modzelewskim, było to, że wy, księża, nie możecie nie wierzyć. Jeżeli nie wierzycie, nie jesteście księży. My, aktorzy, możemy kłamać. Ja mogę nie wierzyć, że jestem królem. Mogę nie wierzyć, że kocham. Prawda?
mogę nie wierzyć w Boga, mimo że gram postać, która wierzy w Boga, prawda? Ksiądz nie. Czyli Ojciec Święty, przepraszam za to, wierzył, w związku z czym sposób, w jaki przekazywał tę wiarę, był sposobem szlachetnym. Nawet jeżeli komuś się wydawało, że to jest właśnie aktorstwo, bo był kiedyś aktorem i tak dalej, i tak dalej. To był sposób uprawiania tego niezwykłego zawodu, tej niezwykłej misji. Tego królowania. Jeszcze jest jeden temat, już może na zakończenie, o którym chciałbym, no, w każdym razie mam ochotę mówić. To jest kwestia pracy. Wbijano nam przecież do głowy zawsze, prawda, że trzeba się wyzwolić od pracy, że praca to jest zbrodnia, że to jest w ogóle prześladowanie, prawda, że to jest wyraz prześladowania, że to, no po prostu wszystko. No to właśnie u księdza Pasierba mam takie tematy są poruszane. I właśnie Ojciec Święty w taki sposób wyraźny, w każdym razie, jeśli chodzi o moją osobę, prawda, pozwolił mi już tak najzwyczajniej pojąć, że praca jest jednym z najpoważniejszych sensów naszego istnienia na Ziemi, no po prostu najzwyczajniej, prawda? Że bez pracy ludzkość nie może istnieć, a więc człowiek nie może istnieć. Bez tworzenia owocu jego bytu na Ziemi, prawda? I każdy na swoim tam podwórku, w zależności od wykształcenia, rasy, płci, no i tak dalej, ma niezwykłą rzecz do spełnienia, prawda? Wypełnić te kilkadziesiąt lat swojego życia jakąś pracą, która ma sens. Przecież to słowo ma sens, ma sens, ma sens się powtarza czterokrotnie na początku tryptyku, prawda? A nam tutaj, prawda, wbijano przez lata, że do głowy, że co tam jakieś bzdury, tutaj ktoś wyprawia na ulicy albo coś tam, prawda. A po co tutaj to tam produkować takie rzeczy albo takie trzeba. Nieprecyzyjnie to nazywam, ale chodzi mi o to, że niewiele jest prac, które nie mają sensu. Oczywiście najprościej jest mówić o krawcu czy o piekarzu, prawda? Ale niewiele jest prac, które nie mają sensu. Szatniarz nie ma sensu, praca szatniarza nie ma sensu. Strażnik, rybak, sprzątaczka, ten, co zmywa naczynia w restauracji. Także wyobraźmy sobie, że nagle się to zatrzymuje, że nie ma tego. Nie jesteśmy jej niewolnikami, prawda? W pewnym sensie praca jest wyzwoleniem właśnie naszych energii. I jak to dobrze móc pracować, robiąc to, co się kocha, prawda? A przecież nie jest to losem każdego z nas. Więc jeszcze dobijajmy tego człowieka, mówiąc o tym, że to i tak nie, ta praca nie ma sensu, a jeszcze jej nie kochać. No, groza. To przynajmniej z powodów jakiejś psychicznej higieny. Próbujmy tę pracę, której nie kochamy, zorganizować w sposób cywilizowany. Znaleźć może jakiś jej sens, bo ona ma sens. W tym krzyku Santo Subito wyrażała się miłość po prostu. Najzwyczajniej, no, najzwyczajniej. No bo on nas czynił lepszymi po prostu, no. Kiedy się słuchało Ojca Świętego, widziało się Ojca Świętego, to człowiek się czuł lepiej, po prostu lepszym. Prawda? No, że w ogóle nasz kraj jest najlepszym, prawda, dowodem tego, bo przecież naprawdę ja nie tutaj nie byłem
w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, to mi opowiadano, jak ludzie się zmieniali, prawda? Jak się zmieniali, kiedy słuchali go, kiedy on tu był, prawda? No ale no nie można nie wspomnieć o tym, że można naprawdę postawić pod znakiem zapytania głębię naszego słuchania i czytania Ojca Świętego, biorąc pod uwagę sposób, w jaki my żyjemy między sobą, prawda? Bo w gruncie rzeczy jesteśmy jak my Polacy, prawda? Jesteśmy jak aktorzy, którzy przecież czytają najwspanialsze dzieła ludzkiego umysłu, ludzkiego ducha. Jeżeli ktoś przeczytał Greków, prawda? Jeżeli ktoś przeczytał Szekspira, no i tak dalej, tych niezwykłe dzieła ludzkiej myśli, to ma większe szanse być lepszym niż ten, kto ich nie czytał. Wydawałoby się. Otóż niekoniecznie. Dlatego też Gombrowicz ma rację, kiedy mówi, mnie jest obojętne, czy ktoś jest katolik, czy muzułmanin, czy tam ktoś. Najważniejsze jest to, w jaki sposób świadczy życiem swoim, w jaki sposób daje świadectwo temu, w co wierzy, prawda? W co wierzy, jakie są jego przekonania. Ja myślę, że to jest rola teatru. Przecież my operujemy tekstami. Bo z samej definicji teksty są możliwe do czytania. No i teatr, zadaniem teatru jest pokazanie więcej niż tekstu samego, więcej niż tylko słów. Także w tym sensie zgadzam się z Panem, taka jest moja rola. Uzmysłowić komuś więcej niż sobie uzmysławiał, na pewno. Kiedy mówiłem o szczególnym sposobie traktowania tekstu, który nazywa się medytacje, który ma w podtytule słowo medytacje, to proszę mi wybaczyć taką techniczny aspekt tego zagadnienia, mianowicie chodziło o sposób mówienia, o rytm prezentowania tego tekstu, o takie przekonanie wewnętrzne, że oto pokazuje wam drogę, jaką ewentualnie przechodził, pisząc to, ponieważ medytował, Ojciec Święty. Oczywiście zawsze można mi powiedzieć, co ty tam takie banieluki opowiadasz i tak wiadomo, że mówisz to ty i że się popisujesz, chcesz podbić publiczność i kokietujesz publiczność. Co nie jest pozbawione racji, oczywiście. Natomiast naprawdę w przypadku tego tekstu, mówiąc już tak najbardziej, najprościej, no naprawdę, ja bardzo ostro, często pauzuję. Co jest nie do pomyślenia przy tak zwanej recytacji tekstu. Tylko zadaję pytania, na przykład tam są takie rzeczy, kim jest on, prawda? Kim jest o Bogu, kim jest on? No to pamiętam, jak to przecież robię, tak? Kim jest on? I teraz zostawiam ciszę, pauzę, traktując ten tekst jako pytanie, nad którym nie tylko Jan Paweł II się zastanawiał, czy zastanawia, nie tylko ja, ale i Państwo, którzy mnie słuchacie, prawda? No, medytowanie. Że nie pamiętałem o tym przemówieniu Ojca Świętego, zapomniałem o przemówieniu w UNESCO, gdzie właśnie tak niezwykle podkreślał rolę kultury, a więc również artystów w historii mojego kraju. Ale inni za to o tym pamiętali, także wszystko jest w porządku. To ja tylko na mój rachunek mówię o niepamięci. No uderzyło mnie to pierwsze zdanie, prawda?
córko kościoła coś zrobiła, coś uczyniła, prawda, dzisiaj, czym jesteś dzisiaj, prawda? Qu'as tu fait, la France, fille aînée de l'Église? Co można przetłumaczyć jako pytanie, ale można przetłumaczyć jako zarzut. Coś ty zrobiła. Jeśli ja dobrze pamiętam, bo wydaje mi się, że taki był słów. No to była bardzo odważna wizyta. Moim zdaniem następne były już ludzie się przyzwyczaili w pewnym sensie. No ale proszę sobie wyobrazić, w 80 roku przyjeżdża ten człowiek ubrany na biało i mówi im o wierze, mówi im Bogu, stawia im pewne pytania. Trudne, niezręczne. Jest podejrzany, że w ogóle z jakiegoś takiego dziwnego kraju pochodzi.